Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj historia z życia wzięta, która posiada wszelkie cechy naprawdę dobrej historii, bo jest główny bohater, są zmagania, jest szereg przeciwności, które musi on pokonać, a na końcu mamy sukces. Nie tak dawno jak tydzień temu, nie dalej niż tydzień temu, napisała do mnie koleżanka. Słuchajcie, dojeżdżamy na miejsce, dzisiaj będzie niesamowity odcinek, jedziemy taką drogą pod lasem. Już właściwie dawno chciałem go zrealizować, tego typu odcinek, i parę razy takie rzeczy nagrywałem wcześniej, natomiast dzisiaj jest bardzo fajna sprawa, bo mamy spotkanie. Właściwie nie znałem do tej pory, więc nie była to moja taka osobista koleżanka, ale osoba, która ogląda mnie na YouTubie. Ma na imię Ania. Dawaj, dawaj, dawaj i łapką. Uważaj na śmigła, tylko żebyś nie... No masz to! I napisała, że kupiła sobie miniacza, dwójkę i nie wie jak zacząć latanie. Robi zdjęcia od dawna, pasjonuje ją fotografia, chciałaby zrobić trochę zdjęć z powietrza, chciałaby wejść w świat tej fotografii właśnie dronem i nie wie za bardzo jak latać. O ja. No i co? Nie no, fajnie. Weźmiemy jeszcze Mavic Air mojego i poćwiczysz sobie jeszcze manewry, chociaż z 15 minut. Ja cię. Wiedziała. Sekretnie wyznała mi, że obawia się tego, że nie wie jak zapanować nad dronem, że dron w ogóle nie będzie jej słuchał, że zaraz się rozbije, czy wpadnie na drzewo. Pierwszy raz, no przede wszystkim to miałam stres przed, no, przed uruchomieniem, przed zniesieniem w górę. No i czy sobie poradzę, nie? Czy nie wlecę w drzewo, czy nie rozwalę, czy będę, czy opanuję, no czy wszystko opanuję, nie? Dzisiaj jest po raz pierwszy tutaj na treningu, pierwszy raz leci swoim dronem, miniaczkiem, dwójką. I ćwiczymy sobie manewry, robimy takie wprowadzenie. Jak no. Te pierwsze chwile? Jezu, nie, no, jest okej, nie? Już się tak nie stresuję jak na początku, a większa obawa była przed samym wystartowaniem, ale nie, tak? Już jest w porządku. Myślę, co teraz ćwiczysz? No teraz tak, przód, tył, prawo, lewo. Musisz zapoznać się z rążkami, za co który jest odpowiedzialny. Dobra. Żeby nie popełnić jakiejś gafy. Ja takich pytań w ogóle i takich historii mam dużo. Bo właściwie na co dzień takie historie do mnie docierają, ale wiadomo, trzeba prowadzić kanał, społeczność, rodzinę, opiekować się szeregiem różnych rzeczy, dbać o to, żeby ten biznes się rozwijał, cały kanał, żeby nie było stagnacji, więc trzeba robić na co dzień rzeczy skalowalne. Ale pomyślałem sobie, kurczę, to jest dobry case, żeby pokazać wielu ludziom, którzy mają wątpliwości, czy zacząć latanie, właśnie, że warto zacząć i jak to zrobić. Ćwiczymy. No, jest... Jeszcze 2 minuty, dobra? Bo mamy jedną baterię. Później możemy poćwiczyć na R moim. Słuchajcie, po 15 minutach, Ania już tutaj robi zdjęcia zamku, już poleciała 100 metrów od nas. Mam nadzieję, że nie naruszy przestrzeni powietrznej lotniska w Balicach. Zajęło może nam to z godzinę. Od ze stanu zera do stanu, przejście do stanu bohatera. Dziewczyna na początku, pokazałem jej takich parę rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy przed startem. Później sam start, panowanie jednym drążkiem, czyli tylko przemieszczanie się po płaszczyźnie, przód, tył, prawo, lewo. Następnie drugim drążkiem, czyli góra, dół i obrót w lewo, obrót w prawo. To jest stresujesz się czy nie? Nie, już nie. To jest to, co chciałam robić i... Tak? Nie stresuję się w ogóle. Jasne. Trochę ćwiczeń zrobiliśmy po kopercie, ze wzniosem, ze zmianą kierunku. Powiedziałem jej, jak ma ćwiczyć, na którym etapie, jakie ćwiczenia sobie ma wprowadzić. Rozmawialiśmy na temat bezpiecznych odległości, na temat w ogóle bezpieczeństwa przede wszystkim i manewrów i funkcjonalności. I mniej więcej po może godzinie, może to było godzina 30, ona zaczęła latać sama. I zaczęła latać naprawdę już tak dalej, bo zrobiła sobie fajne ujęcia z większej wysokości, zrobiła sobie parę zdjęć, trochę filmów, wideo i cała sesja zakończyła się naprawdę pozytywnie. I napisała mi już właśnie wczoraj, że kolejne ćwiczenia ma ze sobą. I delikatnie do nas podleć i go obniżaj. Pamiętasz, 2 w dół. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Stop, 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 stop. Teraz go obróć do nas. Do nas w drugą. Ale nie, jest bardzo fajnie, obawiałam się, że będzie gorzej, ale jest naprawdę. Aha. Jest naprawdę lekko, warto i żałuję, że dopiero teraz.
Także ciekawa przygoda i cieszę się, że mogłem pomóc i też chciałbym w ten sposób, poprzez tę historię, zmotywować wiele osób do tego, żeby zaczęli latać, bo wierzcie mi, że na tym kanale mamy codziennie od 800 do 1000 nowych ludzi, którzy myślą o tym, żeby zacząć latać dronem albo planują rozpoczęcie. Także nie ma się czego obawiać. Trzeba zacząć oczywiście z głową na otwartym terenie, zacząć samodzielne ćwiczenia, przygotować się, przeczytać instrukcje, zapoznać się też z podstawowymi przepisami i systematycznie ćwiczyć. Jeżeli masz wyznaczony czas w tygodniu, jakąś swoją porę i robisz to sukcesywnie, to na pewno zrobisz szybkie postępy. Słuchaj, ale tak jak po tej sesji dzisiejszej, to tak czujesz, że warto latać w ogóle dronem? Że to jest fajna decyzja i w miarę? Znaczy, kupno drona chodziło za mną jakieś pół roku, co najmniej pół roku. W końcu się zdecydowałam i teraz wiem, że większość zdjęć, u mnie zdjęć, jak się będą pojawiały, to z drona, bo no, pojawiła się ta zajawka. No i fajnie. Zajawka do robienia. I myślę, że to chyba będzie u mnie głównym narzędziem do robienia zdjęć, już nie inne. Ja Ci gratuluję, bo naprawdę Ci dobrze poszło i w sumie ile? Godzinę spędziliśmy i latasz już, nie? Wiadomo, że trzeba wyćwiczyć, głównie pamięć ruchową, bezpieczeństwo, to jest najważniejsze, a później już będziesz sobie te detale dopracowywała. Mam dla Ciebie niespodziankę w ogóle, a to jest nagroda dla Ciebie. Ojej. Proszę bardzo. Ojej! Otwórz sobie. Naprawdę? No raczej. Otwórz sobie tą nagrodę, zobaczymy co to jest. Okej. Okay. Za odwagę i dzielną postawę w pierwszych krokach dronowania poradnik użytkownika DJI Mini 2 krok po kroku w wersji online. Dziękuję bardzo. No gratulacje, Ania. Super, mam nadzieję, że Ci się przesłuży i że będziesz miała, że będziesz się cieszyła z tego drona i że będzie to dla Ciebie takie, wiesz, duża frajda, bo ludzie jak latają, to ich życie jest też takie pełniejsze. Masz inne spojrzenie, nie tylko takiej skali, wiesz, mikro, ale też takiej skali już globalnej, nie? Inaczej potrafisz nawet do życia podejść, bo jak ja sobie mam płacisz... nadzieję, że będziesz śledził moje postępy, jak, na jak pewno. Idzie. Już jutro będzie następny dzień i pojutrze i tak każdego dnia. Na bazie tego wydarzenia, w ogóle gratuluję Ance, dostała też ode mnie nagrodę, bo dobrze się spisała i następny incentive, następna sesja po 10 godzinach latania. Obiecałem jej, że spotkamy się ponownie i poćwiczę z nią już na tym etapie, nie, jak tylko sama zrobić ćwiczenia. Także fajna sprawa i ta historia myślę, że będzie miała ciąg dalszy. Natomiast w przyszłym tygodniu chciałbym zorganizować wydarzenie czteroetapowe, czyli to będzie wyzwanie wieczorami. Cztery live'y, gdzie będziemy mówili o tych pierwszych krokach, jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody z dronem. Bo tak jak Wam mówię, przez cały rok na ten kanał wchodzi od 800 do 1000 osób, które chcą. I to są nowe osoby, to nie są stali uczestnicy, tylko nowe osoby, które chcą zacząć latanie dronem. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Proszę śledzić wydarzenia na tym kanale, na grupie Latam Dronem od DJI na Facebooku. I także, jeżeli nie masz newslettera mojego, to skorzystaj z darmowego warsztatu Filmujemy Dronem, który znajdziesz pod filmem. W przyszłym tygodniu zorganizujemy fajne wyzwanie. Pozdrawiam wszystkich. Jutro albo pojutrze kolejny epizod. Myślę, że będzie też dość ciekawy, bo zdjęcia już są ograne. Kwestia montażu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Tak, ktoś mi wiełka sobie dwa, że to. No i aparaturę trzeba odłączyć telefon, wyciągnąć rączki, wyłączyć aparaturę, nie? No, w drugiej kolejności. I prawda jest taka, że właściwie każdy z nas ma kiedyś swój początek. To nie jest tak, że ktoś rodzi się ekspertem czy mistrzem i zawsze taki był. Nie, każdy z nas zaczynał latać. Ja pamiętam, jak sam zaczynałem, to było ładnych parę lat temu, może 6 lat temu. Nie było w ogóle w Polsce ciekawych materiałów, nie było dobrych kanałów na YouTubie i grup. Nie było zbyt dobrego dostępu do informacji. Wszystkiego, czego się nauczyłem, nauczyłem się samodzielnie od Amerykanów na kanałach YouTube'owych głównie. Korzystałem też z kursów online, a później już czerpałem inspirację też od kolegów, jak już się stopniowo rozwijała ta moja przygoda dronowa. Także każdy ma swój początek i nie ma się co w ogóle tym przejmować, bo wiadomo, że jeżeli się przyłożysz, to bardzo szybko wejdziesz na kolejny poziom.